walutę lokalną, ona się będzie nazywać zielony. I będzie to służyło do handlu pomiędzy naszymi członkami. Jest to całkowicie legalne. To się tak nazywa jakby barter. Tylko że u nas jest to zmaterializowane w postaci tejże waluty. Ruszamy, my zawsze zaczynamy skromnie i dopiero później się rozwijamy. Ruszamy w dwóch województwach, w województwie małopolskim i świętokrzyskim, bo cechą tego systemu jest to, żeby on jakby dobrze działał, to on musi zgromadzić około 150 uczestników w jednym miejscu, żeby oni mieli czym handlować. Plany mamy oczywiście bardzo ambitne, bo chcemy, żeby najpóźniej, ale myślę, że osiągniemy to wcześniej, ale najpóźniej do końca 2016 roku objąć ten cały kraj i żeby uczestniczyło w tym około 10 tysięcy przedsiębiorców do końca 2016 roku. Żeby na takim bardzo prostym przykładzie wytłumaczyć, jak to działa, to wygląda to jakby w ten sposób, że przedsiębiorca kupuje, czy też, nasz członek sprzedaje za zielone, czyli za tą naszą wirtualną walutę, rzeczy, których normalnie by za gotówkę nie sprzedał, czyli nadwyżki tak naprawdę. Na przykład hotel, tak? Hotel ma przeważnie, te lepsze hotele mają 60-70% zarezerwowanych miejsc, no to my chcemy, żeby przez nas sprzedawał tam 10-15% tych pokoi. One by stały puste, gdyby nie nasza waluta. I za uzyskane pieniądze ze sprzedaży tych 10 czy 15% 15% pokoi, on następnie kupuje rzeczy, które do tej pory kupował za gotówkę, na przykład chemię gospodarczą, czy jakieś inne rzeczy. Ale to nie wszystko. To nie wszystko. Aha, jeszcze jedno, żeby to było takie jasne, no my sami jakby tego nie wymyśliliśmy, takie systemy istnieją od lat na świecie. No, dajemy małemu biznesowi narzędzia, które do tej pory były w posiadaniu różnych Citibanków, Carrefourów i tak dalej, na tym samym poziomie technologicznym, tym samym poziomie, tej samej łatwości używania tego, to będzie jeden plastik, tak, i dla konsumentów, tych klientów, tych naszych uczestników naszego systemu i również dla samych firm. To się dzieje jakby, płacenie w tym naszym systemie się odbywa na dwa sposoby. Albo tą kartą się płaci na miejscu, albo można to przez internet, jak Państwo widzieli, w tym systemie trzeba się tam zalogować. I tam jest platforma, co można kupić. Wydaje nam się, że jest nam o tyle łatwiej, że korzystamy tutaj z tych doświadczeń belgijsko-szwajcarskich i wiemy, co tam, jakie firmy muszą być w tym systemie, żeby to chodziło. No bo oczywiście żeby to działało, to musi być obrót i musi to działać. W związku z tym, że my jesteśmy dość konserwatywni, to i system jest konserwatywny, czyli oparty całkowicie na klasycznej ekonomii, suma bilansowa tego systemu jest zawsze zero. Nie ma żadnej spekulacji, żadnych instrumentów finansowych, żadnych pożyczek, nie wiadomo czego. Zawsze suma bilansowa w tym systemie jest zero, a będzie nad tym czuwała spółdzielnia, która będzie tego pilnowała. To znaczy, my tutaj z kolegą Brzozowcem nie będziemy mogli sobie wygenerować miliona, czy 10 milionów, czy 100 milionów, bo będzie to kontrolowała, emisję pieniądza będzie kontrolowała spółdzielnia. I w odróżnieniu od różnych innych walut wirtualnych, jak na przykład od Bitcoina, nie będzie też możliwa żadna spekulacja, bo kurs naszej waluty jest zawsze taki jak złotówki. To znaczy, jeden zielony zawsze równa się jeden złoty. Pan prezes wspomniał wcześniej o instytucji i modelu szwajcarskim, tak, zgadza się, wzorujemy się na tym modelu. To jest organizacja, która powstała w 1934 roku pod pręgierzem kryzysu ekonomicznego, tego z 29 roku. Organizacja została stworzona przez przedsiębiorców, co jest bardzo ważne, jako narzędzie swego rodzaju ekonomicznej samoobrony, tak, bo kryzys finansowy charakteryzuje się zawsze jedną cechą, którą dzisiaj też bardzo wyraźnie na polskim rynku i na innych rynkach widzimy,
Wszystko jest, tylko nie ma sobie czym zapłacić. Więc wprowadza się w tym momencie kwestię rodzaj umowy społecznej, dobrowolnej oczywiście, kto ma ochotę, to korzysta, ale jednak jest to umowa cywilnoprawna, która pozwala na prowadzenie transakcji handlowych pomiędzy biznesem i nie tylko, bo będziemy tutaj mówili osobno o programie lojalnościowym, przy użyciu innego niż państwowego środka płatniczego. Nie ma tutaj mowy absolutnie o emisji czegoś, co mogłoby być w konflikcie z przepisami prawa, czyli nie ma tutaj emisji pieniądza. Jest to typowy system rozliczeniowy transakcji w takim kręgu wzajemnej współpracy. Bardzo to przypomina barter, bardzo to przypomina łańcuchy kompensacyjne popularne w Polsce po 90 roku, które były wszechobecne. Obserwujemy zainteresowanie, mimo że ten projekt dzisiaj jest dopiero ujawniany, ale my mamy zainteresowanie dwóch grup, jak do tej pory, tym projektem, które oczekują od nas jakichś informacji i współpracy. Pierwsze to są korporacje, które chcą już dawać rabaty do tego systemu. No ponieważ mały i średni biznes jest mega sexy klientem, takim zakupowym, tak? No mały i średni biznes kupuje 70% samochodów w Polsce, w ogóle nowych, tak? Więc to jest dość interesujący segment, a drugi to władze samorządowe, które są zainteresowane wprowadzaniem walut u siebie lokalnie i myślę, że tu będziemy mieli wsparcie. Mamy jakieś pierwsze rozmowy, takie sprawdzenie formalne, no tak, jeszcze tego nie było, to trudno, ale mamy pierwsze nieformalne rozmowy, bo zależy im, żeby ten obrót zostawał u nich w mieście, tak? Bo no my nie przyjmiemy do systemu waluty lokalnej Carrefoura, tak? Czy czegoś, żeby tam można było pieniądze wydawać.